znajdują się w pomieszczeniach tych zamkniętych w budynku. Bardzo prosimy, wychodzimy już spokojnie, wolniusieńko. Niech państwo się przygotują do biegu, troszeczkę ruchu się przyda na świeżym powietrzu. A my dziś... Nie wychodzenie przed drogą, chodzi o bezpieczeństwo, ale jest ich dosyć duża ilość osób, która występuje w dzisiejszym wieku. Na atrakcji dzisiejszego biegu będziemy prezentować i drogą Państwa zobaczącym. Gdzie byłem, ale nie ma na naszej imprezie, który studiuje w Warszawie reprezentacji Kenii i jego za chwileczkę zobaczymy, ale będziemy... Proszę państwa, startuje również pan Kępczyński, pan Wałęga, sędziowie lekkiej atletyki, bardzo się cieszymy, i pan Tarasiuk. To są po prostu ci, którzy startują w naszych biegach. Raz są zawodnikami, raz są sędziami, a jeszcze prosimy bardzo osoby o dołączenie, które wystartują do dzisiejszego naszego biegu. Ja spoglądam tutaj na zegareczek, u mnie już zbliża się godzina 11. Ja bym prosił szybciej osoby, które są jeszcze w budynku, żebyście państwo dołączyli, dlatego że my będziemy chcieli rozpoczynać już niedługo nasz bieg. Z przyjemnością chciałem państwa poinformować, że starterem dzisiejszej naszej imprezy honorowym będzie przewodniczący Rady Miejskiej Mińsko-Mazowieckiego pan Andrzej Maliszewski. I ostatnie przygotowania, jeszcze troszkę gimnastyki. Proszę państwa, to się wydaje tak 15 kilometrów, ale zawodnicy muszą być i zawodniczki rozgrzani do biegu. Oni muszą być fizycznie przygotowani. Jeszcze troszkę widzą państwo ćwiczeń takich gimnastycznych i myślę, że już niedługo wystartują. A tu proszę państwa, jeden, nie ma w ogóle u nas określenia najstarszy zawodnik. Jest po prostu najaktywniejszym zawodnikiem pan Stanisław Dankowski, reprezentujący tutaj Pumę. Ten pan, który jest tutaj w tych czarnych spodenkach, szarej koszulce, numer 50. Panie Stanisławie, jeszcze 50 lat biegania panu życzę. Jest mistrzem Polski weteranów na swoim dystansie. A proszę państwa, skończył 70 lat i ho, ho, nie będę mówił, bo mężczyzna zawsze ma tyle lat, na ile się czuje. Uwaga zawodnicy, uwaga zawodniczki. Cztery okrążenia dzisiejszego naszego biegu, cztery okrążenia. Trasa jest dobrze wyznakowana. Każda pętla wynosi 3750 metrów. 3750 metrów, cztery okrążenia naszego biegu. Jeszcze chwila przygotowania, jeszcze ściągniemy ten kabelek. Proszę pana, gdyby pan był tak miły, z góry panu serdecznie dziękuję. A oto, jak państwo wiedzą, najlepsi zawodnicy i zawodniczki, którzy przyjechali z całej Polski, łącznie z gośćmi zagranicznymi z Białorusi, proszę państwa, z Kenii. Oni wystartują za chwileczkę do dzisiejszego naszego pierwszego biegu, piętnastki, który odbywa się z okazji 575-lecia Mińska Mazowieckiego. Zawodnicy muszą przejść troszeczkę do tyłu, taka jest zasada. Będą państwo mogli oglądać relacje z dzisiejszej naszej imprezy w Mińsko-Mazowieckim. Będzie to oczywiście w Warszawskim Ośrodku Telewizyjnym, na ekranach telewizyjnych. Dowiemy się, panowie nam może później powiedzą, w którym to będzie dniu, czy może w dniu dzisiejszym, ale pozwolą państwo, że poczekamy z tą wiadomością, żeby podać prawdziwą. Uwaga zawodnicy, uwaga zawodniczki. Przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Andrzeja Maliszewskiego, uprzejmie prosimy za chwileczkę o start.
I wystartowały panie i panowie do dzisiejszego biegu. Bo proszę państwa, żegnamy ich oklaskami. Bardzo liczna grupa, jak państwo widzą, chyba około 100 osób wystartowało do dzisiejszego naszego biegu. Oni są na trasie. A tu hejnał chyba Mińska Mazowieckiego w tej chwili wykonaniu naszej orkiestry. I już są na trasie. Oni tu będą przebiegali tylko za chwileczkę. Państwa bardzo proszę. Dziękuję za wysoką kulturę. Wszystko wspaniale wygląda. Nikt nie wychodzi. Dzieci też niech nie wychodzą tutaj na środek. Tak się umawiamy. Proszę państwa, zawodnicy, zawodniczki dzisiejszego biegu są już na trasie. Będziemy czekali tutaj, kto będzie pomeldował się. Będziemy mieli co prawda bardzo krótki odcinek, ale spróbujemy jakoś tak numerami od razu państwu podawać tutaj, jacy zawodnicy przebiegają obok naszego stanowiska. Mówiliśmy o tej czołówce zawodników, którzy startują w dzisiejszym naszym biegu. Pan Dariusz Wieczoryk, Jan Marchewka, maratończycy Legii Warszawa, pan Paweł Tarasiuk, zwycięzca maratonu w 1989 roku, proszę państwa, warszawskiego maratonu z Polonii Warszawa, otrzymał wtedy, pamiętam, piękny samochód. No, te piękne nagrody, które zostały tutaj przygotowane, wyeksponowane, które państwo wiedzą, otrzymają zawodnicy dzisiejszej naszej imprezy biegowej, piętnastki, która organizowana jest z okazji 575-lecia Mińska Mazowieckiego. I nagrody te ufundowały następujące instytucje, następujący sponsorzy. Rada Miejska, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, PHU Kasba. Następnie, proszę państwa, PZU Mińsk Mazowiecki, Unia Pracy, sklep Matex MM, pracownia cukiernicza pani Janiny Kondzior, agencja reklamowo-wydawnicza Modelex, Emida, spółka. I proszę państwa, następnie miński miesięcznik Co Słychać, Wiplast, producent worków sanitarnych, reklamówek, Ochotnicza Straż Pożarna w Mińsku Mazowieckim. Tutaj przed imprezą panowie po prostu przyszli do mnie i powiedzieli: nie jesteśmy zawodową strażą pożarną, tak jak telewizyjny kurier podawał. Proszę państwa, to jest Ochotnicza Straż Pożarna w Mińsku Mazowieckim, która również jest sponsorem. Przewodniczący Rady Miasta w Mińsku Mazowieckim, PWiK, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, PGK, również spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Klub Lekkoatletyczny, Międzyszkolny Klub Sportowy Olimp, Klub Biegacza Amator, Druga Brygada Obrony Terytorialnej, Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej Mińsku Mazowiecki, PPH Maria i proszę państwa, Mińska Telewizja Kablowa, która obsługuje dzisiejszą naszą imprezę. Oto sponsorzy, którzy ufundowali te nagrody, które państwo widzicie. Wystarczy nam tylko powiedzieć tylko jedno słowo: dziękujemy. I teraz będziemy czekali już na zawodników, którzy będą meldowali się. Ja poproszę panią obok mojego stanowiska, ponieważ będziemy musieli wychwycić numery startowe, żeby państwu na bieżąco podawać czołówkę i zawodników, którzy w pierwszym naszym okrążeniu będą startowali. Będziemy tutaj starali się tylko numeryk i nazwisko po prostu wyłapać. Na pewno to będzie trudna sprawa, ale co będzie możliwe z naszej strony, będziemy starali się to robić, proszę państwa, bo zawodnicy, jak państwo widzicie, są na trasie dzisiejszego naszego biegu. 25. Pan Wieczorek, proszę państwa, prowadzi w tej chwili na drugiej pozycji numer 18. Sawielew Oleksy, o, to ten zawodnik, o którym mówiłem państwu, że on będzie 15 w tej chwili. Będziemy spoglądamy błyskawicznie. Całka Mirosław, proszę państwa. I to jest możliwe z naszej strony, co będziemy mogli robić. Gardener Jacek, proszę państwa. Również jeden z doskonałych zawodników startujących w naszym biegu. I numer 24 w tej chwili.
Marchewka Jan i numer 14. Stajter Stadły Sławomir i 44. Łabajczyk Witold i numer 22 w tej chwili przed naszym stanowiskiem. Tarasiuk Paweł i Zbigniew. Osowiecki Krzysztof. Kalinowski Radosław. I nas, proszę Państwa, i Kmykaj, proszę Państwa, reprezentant, bo on zawsze mówi, jestem warszawiakiem, ale jest, proszę Państwa, reprezentantem Kyni. Począł Pan to plową, będzie rozchodziło się szybciusieńko w kraju, że w Mińsku Mazowieckim tak wspaniałe nagrody są, jak te, które Państwo widzicie tutaj, przygotowane przez sponsora. Jeszcze raz dziękujemy bardzo. I czekać będziemy teraz w drugim okrążeniu na zawodników, którzy meldować się będą tutaj na trasie dzisiejszego naszego biegu. Jedno okrążenie to 3750 metrów, cztery okrążenia, a więc 15, 15 km. Będzie to już cała trasa naszego biegu. Myślę, że ona się przyjmie. Dla zawodników, którzy startują, bardzo ważną rzeczą jest jedna sprawa. Proszę Państwa, jak startują zawodnicy, to po prostu uwaga, bardzo Panią proszę do mojego stanowiska. Muszę przerwać. Numer 23 w tej chwili, proszę Państwa. W dalszym ciągu Pan Wieczorek na drugiej pozycji. Reprezentant Białorusi i następni zawodnicy, którzy przebiegają obok naszego stanowiska. Począł. 24 przed 14. I numer 25. Pan Jacek Gartener, jeden z doskonałych biegaczy. Numer 44. Pan Jacek Gardener, również jeden z doskonałych biegaczy na terenie naszego kraju. I następny z zawodników, numer 68. Pan Edmund Krewczyński. 44. Witold Kławajczyk. Troszkę panu ramionczko przeszkadza, no koszulki muszą być bardziej takie obcisłe wtedy. Numer 22. Panie Pawle, wszystkiego najlepszego i do przodu. Na imprezę, która odbędzie się w dniu 2 czerwca o godzinie 12. Jeżeli rodzice z dziećmi chcieliby dojechać, serdecznie zapraszamy. Bardzo sympatyczna impreza, numer 66. Numer 18, trzecia pozycja. Aleksy Sobiejew, Białoruś, proszę Państwa, na trzeciej pozycji. No, kolega Wieczorek, wspaniale dzisiaj tutaj rozegrał to. Rzeczywiście tak dziecznie, wspaniale, gratulujemy. Panie Dariuszu, myślę o panu Dariuszu Wieczorku. Jak pan odpocznie chwileczkę? Bardzo proszę. Jedno okrążenie. Paweł Antosiewicz. Pan Paweł Antosiewicz. Czy czekamy teraz na następnych zawodników, którzy będą biegali, którzy będą kończyli, żebyśmy mogli powiedzieć o nich tutaj. Numer 20 w tej chwili na linii mety. Iwan Biennik. A
więc nasz gość, proszę Państwa, i następni zawodnicy na trasę. Jeszcze jedno okrążenie. Uwaga! Niech Państwa czy końcowa faza. Chyba jeszcze jedno okrążenie, tak. Ja przyznam, że niektórzy biegacze mają siłę. Spoglądam na panów, którzy przebiegają. Wczoraj biegali na 10 km, dzisiaj biegają na 15. Co to znaczy mieć to zdrowie do biegania, proszę Państwa? A więc nasz gość, proszę Państwa, Nikołajewicz jest. Witamy bardzo serdecznie. Już zakończył bieg i czekamy na następnych zawodników. Numer 15. Mirosław Całka. Pan Mirosław Całka. I numer 14. Sztajter Sławomir. Oto ci, którzy kończą już bieg. A ja zwycięzcę bardzo bym prosił naszego biegu o podejście do naszego stanowiska. Pana Dariusza Wieczorka. Linię mety. Pan Witold Łabajczyk. Pan Witold Łabajczyk, proszę Państwa. No to jest wysiłek jednak 15 km. Ale świetna forma. Gratulujemy Panu. Uwaga zawodniczki. Wszyscy, którzy zakończyli po prostu bieg, zapraszamy panów po lekkim odpoczynku. Pan Tadeusz Andrzejewski, prezes klubu biegaczy Reebok, jeszcze na trasie numer 47, ale proszę państwa, świetna forma i tutaj dwójka, tak jakby tatuś z synem bieg, 47 z jedynką. Chyba tak będzie. Pan Bank Tomasz i pan Tomaszycki Stanisław. A nasze hasło, radość, szczęście cię nie ominie, gdy uprawiasz sport w rodzinie. W prezie jest z orkiestry. Trzymamy za nimi kciuki, proszę pana. Andrzej Pecyna i Całka Ryszard, proszę państwa. I jeszcze 21. Proszę. Zbigniew Koper również ukończył przed chwileczką bieg. Jakie to sympatyczne, proszę Państwa, jak żona po prostu po biegu, uścisk żony taki, jeżeli chodzi, uściska męża. Proszę Państwa, to bardzo ładny gest, tylko byśmy Panią jeszcze prosili, żeby Pani razem z mężem biegała. I numer 62. Pan Jan Kowalewski. I 33. Pan Tomasz Pątępniak. 27. Aleksander Gańko. 35. Pecyna Andrzej. I teraz już prosimy panów o przejście troszeczkę na bok, ponieważ przebiegają tutaj zawodnicy i zawodniczki. Uwaga, prosimy bardzo. Pana rozdającego proszę o przejście na lewą stronę. I 34. 32. A pan Stanisław jak zawsze. Pan Stanisław Dankowski. 12 i 64. 12 Koper Sławomir. I to są ci, którzy jeszcze pobiegli na trasę. Ukończył przed chwileczką bieg numer 55. Pan Nosowiecki Krzysztof. Pan Krzysztof już ukończył bieg. Gratulujemy bardzo serdecznie. I teraz patrzę, numer 9 i trójka również ukończyła bieg, 9 i 3. Numer 9 Wiesław Olesiewicz, numer 3 Radosław Kalinowski. Dziękujemy bardzo. Prosimy bardzo pana o podbiór suwenirów, które są przygotowane i zapraszamy po lekkim odpoczynku na konsumpcję, która przygotowana jest tak mniej więcej jak ten masz tam stoi, tam się panowie zwracacie. No i dzisiejszą trasę, po której pan biegł w ogóle w naszym biegu. No tak, trasa dosyć przyjemna, płaska, w miarę łatwa, z tym, że było sporo zakrętów, no i przeszkadzał nieco przeciwny wiatr. No niemniej wszyscy zawodnicy mieli taką samą trasę do pokonania. Pana, pan jest w doskonałej formie. Ja patrzyłem tutaj zresztą z państwem razem, z jaką lekkością po prostu pan pokonywał te kilometry. I pan w tym roku widocznie musiał bardzo, bardzo popracować, jeżeli chodzi o trening.
No tak, rzeczywiście forma chyba jest w miarę niezła. Być może tak się wydawało, że biegłem po prostu dość łatwo. Niemniej nie przychodzi mi to wcale tak łatwo, gdyż zawodnicy dzisiaj byli naprawdę dobrzy. Było kilku dobrych rywali, kilku zawodników, którzy mają rekordy życiowe w maratonie lepsze ode mnie. W związku z tym no, nie byłem przekonany, czy wygram, no a jednak się udało. Proszę pana, serdecznie gratulujemy. Chciałem tylko zapytać pana, jak pan się w ogóle przygotowuje do tych takich ważniejszych imprez sportowych? No do takich ważniejszych imprez moje przygotowania wyglądają w ten sposób, że wyjeżdżam na zgrupowanie w góry do Szklarskiej Poręby i tam spędzam 2 lub 3 tygodnie, trenuję 2 razy dziennie. No i to jest takie moje główne przygotowanie do imprez najważniejszych. A jakie są plany pana, jeżeli chodzi o imprezowe w tym roku, z ważniejszych imprez, w których pan będzie startował? Bo wiem, że pan startuje w kraju i za granicą. Tak, no najbliższy taki start zagraniczny to będzie w miejscowości Brisz, jest to w Belgii. Tam będę biegł w maratonie. No i później prawdopodobnie maraton w Koszycach lub w Luksemburgu jesienią, ale jeszcze w tej chwili plany nie są sprecyzowane. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, pozwolicie, że złożę gratulacje w imieniu państwa zebranych na naszej imprezie. Oby pan rozsławiał sport polski poza kraju i poza granicami kraju. Gratuluję bardzo serdecznie. I proszę państwa, czekamy w dalszym ciągu na osoby, które... i tak dalej. Zbigniew Błaszczak i panie Zbigniewie, chyba będzie jakaś niespodzianka organizatorów, ale poczekaj. I mamy serdeczną prośbę tutaj, sekretariat, który tak bardzo sprawnie działa na dzisiejszej imprezie. Ogólnopolskiego biegu piętnastki, który rozegrany został w dniu dzisiejszym w Mińsku Mazowieckim, został reprezentant Legii Warszawa, Dariusz Wieczorek, którego prosimy na podium. Drugie miejsce. Mariusz Kamiński, ZNTK, reprezentant ŁAP. Trzecie miejsce. Oleg Sawielew, reprezentant Brześcia. Czwarte miejsce, Biednik Iwan Prometi. Piąte miejsce, Nikola Ejnia Grigori, reprezentant Mińska Białoruskiego. I szóste miejsce, Gałka Mirosław, reprezentant AZS-u Poznań. Proszę państwa, za pierwsze miejsce, proszę państwa, jest nagroda PH, sklep AGD i radiotelewizyjny. Kazwa, ulica Kazikowskiego 26B, pan Kazimierz Płochocki. Drugie miejsce, przedsiębiorstwo rakiety cieplnej, ulica Kościuszki 25, pan Woskowski Zbigniew i Piotr Siankowski. Trzecie miejsce, Unia Pracy, koło w Mińsku Mazowieckim. Pani Wąsowska Krystyna będzie wręczała. Czwarte miejsce, burmistrz, przewodniczący, pan Zbigniew Grzesiak i pan Andrzej Matuszewski. Za piąte miejsce firma Matek Sklep AGD, ulica Piłsudskiego 33 w Mińsku Mazowieckim. Serdeczne gratulacje. Poszczególne firmy wybrały, jak państwo wiedzą, najpiękniejsze panie, które podają tutaj nagrody bardzo ładnie. Zresztą w Mińsku Mazowieckim panie słyną z tego, że są najpiękniejsze w Warszawie. Państwo myślą, że ja powiem, że w Siedlcach to było kiedyś. Nie, nie teraz.
firma Matek, szóste miejsce, ale nie widzę zawodnika. Gałka Mirosław, AZS Poznań. Pan Gałka Mirosław, AZS Poznań. Dziękujemy, gratulujemy. Po prostu jest taki proceder jeszcze, że po każdej nagrodzie, proszę Państwa, autografy zawodnicy tam składają, że pokwitowali nagrodę. No takie są już zasady, nic nie poradzimy. Bardzo prosimy Pana Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej. Się cieszymy, serdecznie gratulujemy Pani tak wspaniałego wyboru. Ale co to znaczy, jak mężczyzna ma, proszę Panią, gust? Proszę Pana, już przepraszam bardzo, ale dziękuję serdecznie. Ale widzą Państwo, Panie, jakie są niecierpliwe. To nie mężczyźni, którzy czekali. Proszę Państwa, zwyciężczynią dzisiejszego naszego biegu została sympatyczna Pani Irena Hulanicka, startująca przez wiele, wiele lat w imprezach naszych biegowych, reprezentantka ogniska TKKF Piaski Warszawa. Drugie miejsce Pani Rudzka Agnieszka. I trzecie miejsce Pani Grodkowska Anna. Firma Kazwa będzie wręczała, proszę Państwa, nagrody tutaj, ale będzie wręczał również Pan Burmistrz Miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej. Pan Maliszewski. Proszę Państwa, firma Matek z Pana Macieja Twardowskiego fundowała dodatkową nagrodę dla Pani. Są to trzy nagrody po prostu, które za chwileczkę zostaną wręczone. Dwa depilatory Brauna i młynek do kawy firmy Samsung. W komisji tej była redakcja Co Słychać, reprezentowana przez redaktora naczelnego Pana Zbigniewa Piątkowskiego. O, to wszystko, co mogliśmy tutaj przekazać. Proszę Państwa, nie wiem, jak te nasze urocze panie się zabiorą. Jeszcze proszę nie wschodzić. Nie, to jeszcze nie wszystko. Unia Pracy, proszę Państwa, ufundowała tutaj trzy nagrody jeszcze dla pań. Bardzo serdecznie gratulujemy. Szkoda, że nie jesteście samochodem. Nie wiem, jak to będzie z przywiezieniem tych darów. Gratulujemy, dziękujemy bardzo serdecznie. Oto trójka najlepszych pań startujących w dzisiejszej naszej imprezie. Duże brawo. Ale to prosimy o postawienie tej torebeczki. Bardzo proszę, nie, jeszcze nie. Jeżeli chodzi o Pana, bardzo prosimy na najwyższe podium i duże brawa dla Pana. Proszę Pana, Panu się należy. Panu się należy. Naprawdę, bardzo serdecznie, proszę Państwa. I Unia Pracy, jeszcze dodatkowa nagroda dla Pana. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy i gratulujemy. Dziękujemy i gratulujemy. Miłe Cię miejsce. Thank you.